Keto Wtorek, odcinek 94. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o kombuczy, którą część z Was zauważyło u mnie w kuchni i pytaliście co, jak, z czym i czy można na keto. Więc porozmawiamy sobie o tym, komu może pomóc kombucha, komu niekoniecznie, jak ją przygotowywać, no i właśnie, czy możemy ją pić na keto i w jakiej ilości. Także zapraszam. Moi drodzy, jeżeli wchodzicie na ten kanał po raz pierwszy, bo po prostu wpisaliście kombucha, to bardzo miło mi Was na nim powitać. I bardzo Was proszę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie otrzymywać informacje o nowych filmach, nie tylko o keto, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania czy pomysły na kolejne tematy. No, a my zaczynamy. Kombucha, czyli fermentowana herbata. Herbata, dlatego że właśnie, żeby powstała nam kombucha, no to potrzebujemy napar z herbaty, który musi być dodatkowo słodki. Słodzimy go cukrem. Z tego co wiem, można go też słodzić miodem. O tym dowiedziałam się niedawno, więc będę tą opcję też testować. Ja do tej pory słodziłam po prostu cukrem trzcinowym. No i tutaj pojawia się problem, no bo jak, słodka herbata, czy może być na keto? No właśnie może, bo mamy tutaj także tego grzyba herbacianego, a tak naprawdę SCOBY, czyli z języka angielskiego Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, czyli przekładając na nasze symbiotyczne kultury bakterii i grzybów. I to jest właśnie ten grzybek, który dzięki temu, że herbata ma w sobie cukier, fermentuje nam tą herbatę, zjadając cukier. I powstaje nam taki fajny, lekko gazowany napój, który w zapachu troszkę przypomina ocet, bo jeżeli dłużej byśmy zostawili właśnie kombuczę i nic z nią dalej nie zrobili, nie przeprowadzili kolejnej fermentacji itd., to właśnie wyprodukujemy ocet, który również fantastyczne ma zastosowanie, no bo myślę, że wiele osób, które są na tym kanale, taki ocet na przykład naczczo jabłkowy, naturalnie fermentowany sobie pije i taką samą funkcję właśnie dla usprawnienia trawienia będzie miało picie octu po prostu z kombuczy. Ja wiem, że ten grzyb wzbudza pewne zaciekawienie, zainteresowanie, ale też niektórzy się go brzydzą. Słuchajcie, to jest naprawdę, to nie jest taki, wiecie, grzyb, to jest trochę oślizgłe. Ja Wam tutaj pokażę, bo ja jakby jeżeli właśnie, o proszę bardzo, jaki wielki, piękny, jeżeli produkujemy sobie na bieżąco taką herbatę, to po prostu ona nam rośnie i dzięki temu możemy na przykład rozdawać albo sprzedawać, niektórzy sprzedają te kolejne SCOBY i właśnie tworzyć kolejne kombucze. Moja cała rodzina już jest obdarowana, a ten właśnie trafi już za parę dni do moich znajomych. I zobaczcie, to co jest ważne i dużo osób o tym zapomina. Jeżeli przygotowujemy tą herbatę, to nie możemy używać metalu. Wszystko, jakby sama kombucha i właśnie ten grzybek nie mogą mieć kontaktu z metalem, dlatego ja to mam w plastiku i jeżeli coś mieszam, to drewnianą łyżką. Samą herbatę, jeżeli przygotowujecie, to oczywiście z cukrem możecie wymieszać normalnie metalową łyżką, no bo w niej jeszcze nie ma tej kultury, natomiast jeżeli te kultury bakterii właśnie i te kwasy, które się tam tworzą, wejdą w kontakt z metalami, no to wytworzą się po prostu związki niechciane i może nam się też ta kombucha po prostu zepsuć. Powiedzmy sobie jeszcze, co właśnie w tej kombuczy jest i dlaczego przypisywane są jej takie zdrowotne właściwości i nazywana jest ona wręcz suplementem diety. No jak już powiedziałam, te kwasy organiczne, które się wytwarzają, mają bardzo dobre działanie dla naszego zdrowia. Tak samo właśnie jak kwasy na przykład w occie jabłkowym. Te kwasy mają działanie przeciwbakteryjne i mogą nam również pomagać w procesach detoksyfikacji w naszym organizmie. Dodatkowo polifenole, które są zawarte w herbacie, dzięki procesowi fermentacji podobno jeszcze zwiększają jakby swoją liczbę, więc taki napój jest bardzo bogaty właśnie w polifenole, czyli te antyoksydanty, substancje zwalczające wolne rodniki, więc jest to naprawdę mega, mega plus. No i taka kombucha ma również witaminy z grupy B, witaminę C, a także różne składniki mineralne.
Najwięcej ma cynku, ma także magnez, wapń, miedź, więc naprawdę jest mega takim właśnie fajnym napojem. No i przede wszystkim jest napojem probiotycznym. To tak samo jak mamy ogórki, z których zrobimy ogórki kiszone. I właśnie w procesie kiszenia ten cukier, który jest w ogórkach, ta glukoza, zostaje właśnie sfermentowana i zobaczcie, że na keto kiszonki, ogórki kiszone, kapusta kiszona, kimchi itd. są wręcz bardziej polecane i na ketoadaptacji na przykład można zjeść więcej kiszonek, no bo będą one miały niższą zawartość węglowodanów niż pierwotnie te warzywa, z których były wytworzone, no bo właśnie bakterie zjadają ten cukier. I tak samo dzieje się z kombuczą. Jeżeli jakby poczekamy wystarczająco długo, to ten cukier, cukier prosty, który w niej był, zostanie sfermentowany, więc taką kombuczę możemy pić nawet na ketoadaptacji. Jeżeli jest to napój probiotyczny, no to właśnie on może dobrze wpływać na nasze jelita. A jeżeli na jelita, to również podnosić naszą odporność i usprawniać pracę naszego całego układu pokarmowego i trawienie. Więc to są na pewno mega, mega plusy. No ja akurat na keto nie mam problemów z trawieniem, ale właśnie osoby, którym dałam kombuczę, powiedziały, że zauważyły jakby znaczną poprawę właśnie tego trawienia. Także rzeczywiście to działa. Tylko według mnie należy też jakby być ostrożnym, ponieważ jeżeli mamy pewne przerosty, na przykład takie jak SIBO, to czasami te bakterie, które i drożdże, które są w kombuczy, no mogą niekoniecznie dobrze na nas wpływać. Więc jeżeli zaczynacie dopiero z kombuczą, to zacznijcie od mniejszych ilości, powiedzmy, nie wiem, 1/4 szklanki, dolejcie do tego wody, tak żeby po prostu rozcieńczyć ten roztwór i powoli ewentualnie zwiększajcie ilość, zobaczcie, czy wszystko będzie ok. Taka kombucza może też mieć 0,5% do 0,5% alkoholu, bo jest tam etanol, tak? Więc zazwyczaj nie jest polecana dla kobiet w ciąży czy dla dzieci, także o tym też pamiętamy. No i co ważne, jeżeli na przykład gdzieś tam ten grzybek nam się zepsuje, no to również mogą tam się po prostu zacząć wytwarzać patogeny i te nawet pleśnie i bakterie, których nie chcemy. Dlatego też, tak jak mówiłam o tym, żeby w odpowiednich warunkach jakby ją przygotowywać, starać się mieć przynajmniej przelane wrzątkiem te rzeczy, które będą w kontakcie z kombuczą, no i przykrywamy ją czymś na wierzchu, jak już mamy ten słoik do fermentacji, dlatego żeby między innymi nie po prostu weszły nam tam jakieś muszki, szczególnie wiosna, lato, jesień, bo one również mogą tą kombuczę nam po prostu zepsuć, ale tutaj musi być powietrze, ja mam taką akurat ściereczkę i tu jest założona gumka, żeby po prostu jakby te gazy, które się będą w trakcie fermentacji wydzielać, żeby one mogły ujść, bo inaczej znowu nam się ta kombucza zepsuje. Według mnie to nie jest także jakaś konkretna ilość, natomiast przyjmuje się, że bezpieczne powinno być spożycie, oczywiście zwiększane stopniowo z czasem, nawet około 1 do 2 szklanek takiej kombuczy dziennie. Natomiast no, ja uważam, że jak ze wszystkim warto po prostu się obserwować i powoli pić coraz więcej. U mnie ani u nikogo z mojej rodziny nie, jakby tutaj nie było żadnych problemów, że ktoś tą kombuczę przedawkował. No ale tak jak ze wszystkim, jakby musimy tutaj zachować ostrożność. Pewnie jakbyście wypili 2 litry soku z ogórków kiszonych, no to też byłby problem. Dobrze, jak taką kombuczę przygotowujemy? Potrzebujemy herbaty, najlepiej dobrej jakości. Ja używam herbaty zielonej i czarnej i mieszam je sobie i wtedy nam ta kombucza bardzo smakuje, bo ten smak i aromat herbaty przedostaje się też jakby do smaku samej kombuczy, więc wybierzcie taką herbatę, jaka Wam pasuje, musi to być prawdziwa herbata. To jest akurat Impra, którą kupuję na eSuperfood. No potrzebujemy właśnie cukier, ja używam trzcinowego, ale tak jak Wam mówiłam, będę też próbować z miodem. I teraz przyjmuje się, ja to robię na oko, ale przyjmuje się, że na każdy litr napoju potrzebujemy no, mocny napar z herbaty, tak? Więc tam całkiem sporo tej herbaty musi być i mniej więcej 100 gramów cukru. I co jeszcze? Potrzebujemy też ocet albo właśnie tą sfermentowaną
herbatę z kombuczy, bo nie musi to być już taka całkiem octowa, około znowu 100 ml na każdy litr nowego napoju. I teraz tak, ja przeprowadzam fermentację ciągłą, natomiast równie dobrze, powiem Wam najpierw w ten taki najbardziej tradycyjny sposób, jeżeli mamy po prostu zwykły słoik szklany, to jak to robimy? Jeżeli mamy grzybka, a no skąd wziąć grzybka? Grzybka możecie kupić, ja kupiłam mojego pierwszego grzybka, ale to już było chyba ze 2 lata temu, przez internet i przyszedł i wszystko było ok. Więc takiego grzybka po prostu można gdzieś kupić albo poprosić znajomych, którzy wiecie, że taką kombuczę mają. Ja się moim grzybkiem już z wieloma osobami naprawdę podzieliłam. Natomiast to, co mi się kiedyś wyhodowało, to ja po prostu zostawiłam jakby samą kombuczę, tak? Sam ten po prostu zlałam, gdzieś tam leżała w szklance, zapomnieliśmy o tej kombuczy w szklance i na wierzchu wytworzył się ten grzybek. I rzeczywiście, jeżeli po prostu sam napój zostawimy, to powinien również ten grzybek nam się wytworzyć, bo on później też się namnaża, tak? Tutaj już widzicie na dole, jest taki troszkę brudnawy ten grzybek, więc jego za jakiś czas po prostu będziemy, on się też oddziela płatami, będzie on po prostu do wyrzucenia, a na górze tworzą nam się nowe warstwy. I wydaje mi się, że możecie też spróbować po prostu kupić sobie kombuczę przez internet czy w sklepie i spróbować z niej wytworzyć takiego grzybka. Jeżeli ta kombucha była dobrej jakości, została odpowiednio przygotowana, sfermentowana, bo różne tam podróbki też mogą się trafić, no to myślę, że spokojnie taki grzybek sam Wam się wyhoduje. Jeżeli już mamy takiego grzybka, no to właśnie, do słoika dajemy grzybka, dajemy około 100 ml tego roztworu, w którym on był, bo ja też jak daję komuś, no to nie daję suchego grzybka, tylko po prostu razem od razu z tym roztworem. I zalewamy tą posłodzoną już herbatą. Tylko uwaga, ta herbata musi być wystudzona do temperatury pokojowej, bo inaczej po prostu ugotujemy naszego grzybka i wszystko się zepsuje. I zalewamy sobie właśnie tą posłodzoną herbatą, przykrywamy ściereczką i fermentujemy. Najlepiej przynajmniej tydzień poczekać. Możecie też no po prostu troszeczkę sprawdzić. Jeżeli ten napój będzie słodki, no to znaczy, że prawdopodobnie za wcześnie. No jeżeli komuś nie zależy na stanie ketozy i gdzieś tam trochę cukru może sobie więcej dostarczyć, to też nie ma z tym problemu i wtedy może będzie to dla kogoś smaczniejsze. Natomiast my czekamy przynajmniej tydzień i później po prostu zlewamy większość tego napoju i na przykład wkładamy do lodówki. Można też robić podwójną fermentację, tam się doda jakieś soki owocowe i wtedy to gazuje. Ja tego nigdy nie robiłam, bo to tam jest do niczego niepotrzebne. I wtedy sobie ten napój po prostu trzymamy, na przykład przechowujemy w lodówce i pijemy. No i znowu grzybka myjemy, dodajemy herbatę z cukrem i tą część mniej więcej 100 ml na 1 litr napoju, który nam zostaje. I znowu to fermentujemy przez około tydzień. Natomiast jeżeli chcemy właśnie zastosować taki słoik z kranikiem, czyli po prostu kiedy nam się chce, przechodzimy i pijemy, no to wtedy mamy tak zwaną fermentację ciągłą i ja naprawdę robię to na oko i nam się to sprawdza, że po prostu jak już widzę, że jest tej herbaty no mniej, to po prostu robię nowy napar z cukrem i dolewam. Ostatnio też zaczęłam robić tak, że właśnie zlewam do słoika część tej kombuczy, jak ona już się zrobi i po prostu resztę nalewam ponownie, więc tutaj możecie tak naprawdę to robić tak jak chcecie i na tyle, na ile jakby jesteście w stanie to wypić, no bo zależy, czy to pije jedna osoba, czy więcej. Ten słój ma, ja nie wiem, chyba 4 czy 5 litrów, więc wiadomo, dla jednej osoby to będzie sporo, więc też musicie sobie to dopasować do siebie. Moja kombucha już się robi tydzień. Jakbyście ją zostawili na 2 tygodnie, to właśnie zrobiłby Wam się ocet, ale ten ocet też jest spoko i w ogóle w takim occie w lodówce możemy to nasze skubi przechowywać, na przykład jakbyście chcieli się dorobić milionów i sprzedawać swoje grzybki. Natomiast my teraz przygotujemy sobie właśnie taką kombuczę. Zlewamy sobie teraz kombuczę. A, i muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja ogólnie lubię ją pić po prostu rozcieńczając ją z wodą albo nawet z kostkami lodu na zimno. To jest też fajny napój, bo ona jest delikatnie gazowana. Natomiast mój mąż, bardzo mnie to cieszy, jeżeli tam od czasu do czasu weekendowo chciał, dawniej na przykład pił whisky z kolą, no na keto z kolą zero, ale wiadomo, nic zdrowego, to teraz przerzucił się właśnie na brandy z kombuczą i ja też kiedyś spróbowałam takiego drinka i naprawdę jest bardzo dobry i zdrowszy na pewno niż ta cola. No dobra, mamy zlane. I tą kombuczę ja sobie zakręcam i chowam do lodówki i po prostu będziemy sobie ją pić, bo jeżeli schowamy ją do lodówki, to ona już więcej nie fermentuje i się nie zepsuje. Został nam
grzybek i został nam napój, więc będziemy dolewać teraz już herbatę. Ja przygotowałam sobie wcześniej herbatę i już jest posłodzona i wystudzona, to ważne. Oczywiście tego grzybka raz na czas myjemy i też te dolne warstwy, jak już są takie brudne, to wyrzucamy, na górze nam się tworzy kolejny, możemy go oczywiście rozdzielać i rozdawać. Ja tak mniej więcej co 2 tygodnie właśnie go myję, ale teraz jest jeszcze w miarę ok, więc już żeby nie przedłużać, to po prostu zalewamy. Okay, mieszamy drewnianą łyżką albo szklaną, albo plastikową, żeby to się tam rozprowadziło. Dobra, trochę nam farfocli pływa, bo nie umyłam grzybka. I po prostu teraz go sobie przykrywamy. Ja tu wiecie, chciałam tak dopasować sobie lniane jakieś szmatki, ale może być jakakolwiek, albo po prostu podwójna gaza. I gumeczka. I gotowe. No i taka kombucha stoi mi teraz przez tydzień. Oczywiście ona teraz będzie mocno słodka, więc musimy poczekać, żeby ten napój już odpowiednio sfermentował. No a my będziemy pić sobie taką kombuchę z lodówki, którą już mamy odłożoną, a później po prostu będziemy podchodzić i skóreczka sobie dolewać. Jeżeli lubicie lekko gazowane i takie trochę powiedziałabym cytrynowe napoje, albo po prostu zależy Wam na zdrowiu i chcecie sprawdzić te podobno fantastyczne właściwości kombuczy, to zapraszam Was do przetestowania i spróbowania. Dajcie znać w komentarzu, czy pijecie kombuczę, czy macie, bo wiem, że część osób prosiło mnie o ten film, więc mam nadzieję, że był on dla Was pomocny. Także ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!